czy Iga Świątek wystąpi w finale WTA Finals? Czy długa przerwa pomoże, czy zaszkodzi naszej zawodniczce? Jakie relacje łączą ją z Aryną Sabalenką? I czy oczekujecie, że po tym turnieju Iga Świątek skoczy na pierwsze miejsce w rankingu WTA? Na ten moment czekaliśmy od blisko 2 miesięcy. Iga Świątek startuje w turnieju WTA Finals. Za nią m.in. sparingi z Aryną Sabalenką i Chinką Quang Zheng, z którą zresztą przegrała na Igrzyskach Olimpijskich. Aryna Sabalenka to z kolei rakieta numer 1 na świecie od 21 października. Sądząc po zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, Iga przede wszystkim jest w dobrym humorze. To dobry znak. Po drugie, ci, którzy widzieli ten sparing, stwierdzili, że Iga w tańcu się nie cacka. Po trzecie, chyba nikt nie spodziewał się, że z taką radością i z taką energią Iga Świątek pojawi się na korcie. Raczej spodziewaliśmy się dziewczyny, która będzie trochę niepewna siebie, która po tak długiej przerwie będzie miała problemy z tym, żeby się odnaleźć na korcie, że ta presja będzie ogromna, a tu takie bardzo pozytywne zaskoczenie. Aryna Sabalenka, jak wspomniałem, od 21 października jest rakietą numer 1, ale między paniami nie widać jakiegoś takiego napięcia, nie widać jakiejś takiej frustracji, wręcz te zdjęcia, które trafiły do mediów społecznościowych, widać, że panie po prostu chichoczą, że panie są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione i energia, to napięcie, ta wola walki wyjdzie dopiero na korcie. Iga przede wszystkim staje przed obroną tytułu z Cancun z 2023 roku, kiedy, powiedzmy sobie szczerze, rywalkom nie dawała zbyt wielkich szans. Przypomnę, że na przykład z Amerykanką Jessicą Pegulą wygrała 6-1, 6-0, więc tam po prostu zamiatała. Jednocześnie Iga startowała wtedy właśnie z pozycji numer 2, kiedy jedynką była Aryna Sabalenka, która po prostu nie wytrzymała tego tempa, tego ciśnienia. Tym razem trzeba pamiętać, że różnica punktowa między Aryną Sabalenką a Igą Świątek to ponad 1000 punktów. Turniej WTA Finals da w sumie 1500 punktów, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze Iga Świątek musi przez ten turniej przejść bez najmniejszych problemów, bez przeszkód. Po drugie to Arynie Sabalence musi pójść nieco gorzej, więc nie wszystko w tym momencie zależy od Igi i to chyba jest takim największym problemem. Tak jak Marek Furian powiedział, to Aryna Sabalenka jest teraz faworytką do wygrania tego turnieju. Iga Świątek ma za sobą duże zmiany. Długa przerwa od turniejów, zmiana trenera, spore zamieszanie wokół całego teamu, co na pewno dotarło do samej Świątek. W związku z tym dużo rzeczy, dużo emocji będzie się dziać. Iga pojawia się na oficjalnej kolacji, wygląda fenomenalnie, widać, że bije z niej taka ciepła, miła energia, a jednocześnie gdzieś z tyłu głowy mamy to, że jak wyjdzie na kort, to wyjdzie z niej zupełnie inna dziewczyna. Wyjdzie ten potwór, na którego z jednej strony czekamy, z drugiej strony Iga wiem, że nie lubi tego porównania. Nie lubi być porównywana do maszyny, nie lubi być porównywana do takiej niszczycielki przeciwniczek. Z jednej strony chce wygrywać, a z drugiej strony chce, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, nie zawsze się to udaje. Spoglądając na to, jak w ostatnich latach wyglądało WTA Finals, to w 2015 roku, przypomnę, ten turniej wygrała Agnieszka Radwańska, potem w 2016 Dominika Cibulkowa, potem Karolin Woźniacki, potem Jelina Switolina, Ashleigh Barty w 2019, w 2020 z racji pandemii odwołano WTA Finals, Gabriel Muguruza wygrała w 2021, a Karolin Garcia w 2022 roku. Warto zwrócić uwagę, szczególne to były lata 2012, 2013 i 2014, kiedy ten turniej wygrywała Serena Williams 1-2. WTA Finals to turniej 8 najlepszych tenisistek na świecie. Iga Świątek trafiła na Coco Gauff, na Jessicę Pegulę, no i na Barborę Krejcikową. Z Czeszką prawdopodobnie zmierzy się w pierwszej kolejności. I tak, z Gauff Świątek ma znakomity bilans, to jest 11-1. Po raz ostatni obie tenisistki spotkały się w półfinale tegorocznego French Open i Raszynianka zwyciężyła 6-2, 6-4. Z kolei z Jessicą Pegulą, 23-letnia Polka wygrała dotychczas 6 meczów i przegrała 4, w tym ten ostatni w ćwierćfinale tegorocznego US Open 2-6-4-6, kiedy to z kolei Iga Świątek nam po prostu zniknęła z radarów. No i z Krejcikową ten bilans wynosi 2-2, jednak należy zwrócić uwagę na to, że Barbora Krejcikowa ostatnio narzeka na liczne kontuzje i tu raczej nie powinniśmy się spodziewać jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Tutaj raczej Iga Świątek powinna sobie gładko poradzić. Natomiast cały czas chyba warto zaznaczyć to, że Iga wraca po 2 miesiącach i jej forma jest absolutnie wielką niewiadomą. Z jednej strony
na tych sparingach prezentowała się świetnie. Z drugiej strony zupełnie inaczej jest podczas próby, kiedy nie ma tego ciśnienia. Zupełnie inaczej będzie podczas samego turnieju, kiedy z tyłu głowy jest, że no, praktycznie nie można popełnić żadnego błędu. Tak czy inaczej, to co będzie najciekawsze i to na co przede wszystkim będą zwracać uwagę i komentatorzy, i fani tenisa, to jak będzie grała Iga Świątek. Chodzi przede wszystkim o to, czy już zacznie wprowadzać jakieś nowe elementy po zmianie trenera. Czy Wim Fisset zasugerował Idze, żeby nie bała się grać przy siatce, żeby ta gra była nieco bardziej dynamiczna. Ma doświadczenie z zawodniczkami, które grały do tej pory siłowo. Odnosił z nimi duże sukcesy na różnych nawierzchniach. Wiele więc wskazuje na to, że Iga Świątek w Riadzie będzie nieco odmieniona i chyba na to wszyscy liczą. No i też zobaczymy, jak ten cały sztab się dogaduje. Czy widać chemię między zawodniczką a jej sztabem? Czy widać jakąś niepewność? No to będzie trochę jak w teatrze. To będzie taka gra na takich małych elementach, na takich smaczkach, które zobaczymy, mam nadzieję, w tym turnieju. Iga Świątek już niedługo WTA Finals. Waszym zdaniem, wygra ten turniej? Jak sobie poradzi? Czy dojdzie do spotkania z Sabalenką w finale? No i czy okaże się lepsza w finale? I też, czy oczekujecie, to jest też ważne pytanie, czy oczekujecie, że po tym turnieju Iga Świątek skoczy na pozycję numer 1, czy nie ma to większego znaczenia? Jak sądzicie?